Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy odcinek przyda się każdemu, nie tylko tym, którzy w roku 2025 przystępują po raz pierwszy do matury na poziomie podstawowym czy też rozszerzonym z języka polskiego. A dlaczego? Mianowicie reforma podstawy programowej, którą zresztą mam tu na myśli podstawę, odchudzona o 20%, oznaczała też poważne zmiany i cięcia na dotychczasowej liście lektur. I ja dzisiaj postanowiłam trochę o tym opowiedzieć. Opowiedzieć Wam, które lektury są obowiązkowe, co z tymi lekturami, jakie były obowiązkowe i jeszcze dla Was w poprzedniej klasie w roku szkolnym, a już nie są. I co tak naprawdę warto przeczytać, kiedy mamy na myśli lektury uzupełniające. Wiadomo, że jeśli chodzi o te ostatnie, to klasa najczęściej ustala wspólnie z nauczycielem. Ale jeżeli chcecie się dobrze przygotować do danego zagadnienia, to ja wskażę Wam te lektury, na jakie w mojej osobistej opinii warto zwrócić uwagę. Tylko podkreślam, będzie to moje osobiste zdanie, i oczywiście nie każdy będzie się ze mną pewnie zgadzał. Zacznę zatem od tego, co się zmieniło w świetle nowej podstawy programowej z tego roku. Bo możecie spotkać się ze sformułowaniem, że dane lektury pochodzą z podstawy programowej z roku 2019 i tak dalej, i tak dalej. Zatem, już od tego roku szkolnego nadal czytacie fragmenty Biblii, ale jeżeli przyjrzycie się tym fragmentom, to zobaczycie, że nie ma w nich już fragmentów pieśni nad pieśniami. To obowiązywało jeszcze w minionym roku szkolnym. Jeśli chodzi o mitologię, to oczywiście część pierwsza Grecja. Wszyscy kojarzymy mitologię. I fragmenty Iliady Homera. Nie ma już fragmentów Odysei. Jest Antygona Sofoklesa. A potem, jeżeli chodzi o lektury, wkraczamy do średniowiecza, w którym generalnie we fragmentach do przeczytania macie Lament Świętokrzyski, Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśń o Rolandzie. Zobaczcie, że nie ma już konieczności poznawania czy też bycia zaznajomionym z kronikami, z fragmentami kronik Galla Anonima na przykład. Potem, jeśli chodzi o lektury obowiązkowe, to już kolejne epoki. Macbeth, renesans, barok, skąpiec, to bardziej barok. Wybrana satyra Krasickiego, a przypomnę, że mamy takie trzy najczęściej omawiane, a więc Pijaństwo, Świat zepsuty oraz Do króla. I już potem jest romantyzm. Czytamy wybrane ballady Mickiewicza, to pewnie decyduje nauczyciel. W tym koniecznie romantyczność. Czytamy trzecią część Dziadów. I zobaczcie, nie mamy już Konrada Wallenroda. Potem jest Lalka Prusa, fragmenty Potopu, nie cały Potop, za to w całości Zbrodnia i Kara. Później Wesele Wyspiańskiego, fragmenty Chłopów, w całości Przedwiośnie, fragmenty Ferdy Durkę, tylko jedno opowiadanie Borowskiego, proszę Państwa, Do gazu, fragmenty Innego świata Grudzińskiego, w całości Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral, Dżuma Alberta Kemi, rok 1984 Orwella, Tango Mrożka. Z tych bardziej współczesnych lektur Marka Nowakowskiego Górą Edek. Ale nie ma już tutaj koniecznie wybranych fragmentów, z tomu Raport o stanie wojennym. Miejsce Stasiuka dalej jest i Profesor Endius w Warszawie Olgi Tokarczuk też. Obowiązkowo fragmenty Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. Co to znaczy? Czy to znaczy, że jeżeli ktoś przerobił w minionym roku Kordiana albo Konrada Wallenroda, to to już jest nieważne, to już jest czas stracony? Nie, moi drodzy, bo pomiędzy rokiem 2025 a 2028 nadal maturzysta będzie mógł odwoływać się do tych lektur, które były obowiązkowe i jeszcze przed rokiem. Co to znaczy? Że możecie odwoływać się, macie obowiązek na podstawie przywołać lekturę obowiązkową, ale za taką możecie uznać lekturę z tej listy obecnej, po zmianie w podstawie programowej i z tej listy wcześniejszej, według której przerabialiście lektury
jakie na rok obecny z listy wypadły. Ponadto w teście historyczno-literackim może być sprawdzana, uwaga, znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych ze szkoły podstawowej, w tym bajki Krasickiego, druga część Dziadów Adama Mickiewicza, księgi z Pana Tadeusza, pierwsza, druga, czwarta, dziesiąta, jedenasta i dwunasta, Zemsta Aleksandra Fredry i Balladyna Słowackiego. Ważne jest jednak, że kiedy będzie zadanie na przykład z Balladyny albo z Pana Tadeusza, w arkuszu maturalnym pojawi się fragment tej treści, do której trzeba będzie się odnieść. A zatem, moi drodzy, otrzymując arkusz, dostaniecie spis lektur według podstawy programowej tej wcześniejszej, obowiązkowych i tej, która obecnie jest brana pod uwagę. Co to znaczy? Załóżmy, że do wybranego tematu będziecie chcieli dopasować sobie fragment Kordiana, czy na przykład Konrada Wallenroda i dajmy na to, będziemy chcieli się powołać tutaj na lalkę, czy powiedzmy na lekturę już jakąś mniej znaną, którą sami czytaliśmy. To nadal według tego dokumentu będziecie mogli podejść do Kordiana czy do Konrada Wallenroda jako do tej lektury obowiązkowej, bo to dopiero przestanie obowiązywać w 2028 roku. 2029 to już będzie ten rok, w którym absolutnie wszyscy będą musieli się dostosować do tej nowiusieńkiej, świeżutkiej podstawy programowej. Ale jeżeli nie pomyliłam się w liczeniu, to ta sytuacja będzie dotyczyła wyłącznie tych, którzy dopiero przyjdą do liceum we wrześniu 2025 i tych, którzy będą w pięcioletnim technikum. Jak możemy dostrzec, na przykład pewne lektury, czy też ich fragmenty wpadły do szufladki pod tytułem Zakres rozszerzony. I tutaj mamy na przykład fragmenty Boskiej Komedii Dantego. Treny jako cykl poetycki. Wpadł nam również Kordian, który był do tej pory na podstawie. No i oczywiście mamy tutaj to, co sztandarowe jest tak naprawdę dla poziomu rozszerzonego, a więc proces Franca Kawki we fragmentach. Mistrz Małgorzata Bułhakowa, Szewcy Witkiewicza. Wybrane opowiadanie z tomu Sklepy Cynamonowe. Mamy też Małą Apokalipsę Konwickiego, Antygonę w Nowym Jorku, to jest świetne zresztą dzieło, polecam. Wybrane opowiadanie Mrożka i wybrany esej Gustawa Herlinga Grudzińskiego oraz Zbigniewa Herberta. I zobaczmy, że z tego rozszerzenia wypadła Poetyka i retoryka Arystotelesa, Państwo Platona, Chmury Arystofanesa, fragmenty Eneidy Wergiliusza, Wyznania świętego Augustyna, także też dzieło Tomasza Zakwinu, François Rabelais, Michel de Montaigne. Nie ma już Lili Wenedy Słowackiego ani Nocy listopadowej Wyspiańskiego. Nie ma też Nieboskiej Komedii Krasińskiego ani wybranych opowiadań Jorge Borgesa. Także, moi drodzy, tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, to rozszerzenie jest o wiele bardziej przychylne, sympatyczniejsze dla kogoś, kto ten zakres akurat na egzamin rozszerzony sobie wybiera, ale przypominam, nadal jesteśmy w bardzo niejasnym położeniu, jeśli chodzi o ten próg 30% na rozszerzeniu. Trwa proces legislacyjny, który ma kilkanaście etapów. Z tego, co wiem, jeszcze nie przekroczył bodajże 10 z tych etapów. Zatem, moi drodzy, no, trzeba się szykować psychicznie na to, że możemy nie zdążyć. Ale jeżeli miałabym powiedzieć swoje zdanie, swoją opinię o tym, co według mnie warto znać, nawet jeżeli jest to już nierozważane jako lektura, wypadło z tej listy lektur, to, kochani, może zacznijmy w takim razie od tego, co było w poprzednim spisie lektur obowiązkowych, a teraz już tak naprawdę nie obowiązuje. A zatem, moi drodzy, jeżeli miałabym być szczera, to w moim odczuciu warto jest
sobie przynajmniej powtórzyć jedno kazanie sejmowe skargi. Tych kazań, tak naprawdę było kilka takich istotniejszych, ważniejszych. Dosyć ciekawe jest kazanie wtóre, czyli drugie. Może właśnie nie ze względu na samą treść, bo ono jest takie bardzo, powiedziałabym, wymierzone w innowierców, ale warto też zwrócić uwagę na kazania skargi, jak chcecie się pouczyć trochę o środkach retorycznych. To jest wiek XVII, a Piotr Skarga rewelacyjnie posługiwał się już umiejętnościami z zakresu retoryki, czyli warto sobie takie kazanie przeczytać i sprawdzić, czy ja potrafię co najmniej 3-4 środki retoryczne w tym kazaniu znaleźć, bo ta wiedza może mi się przydać, nawet jeżeli będę pisać się tutaj poziom podstawowy. Ponadto, moi drodzy, do uzupełniających lektur trafiły takie dzieła, jak na przykład Romeo i Julia. Ja, jako nauczycielka w klasie pierwszej, będę chciała zrobić Romeo i Julię, dlatego właściwie, że to jest fenomenalny Szekspir, fenomenalny sposób mówienia o miłości i historia, która do dzisiaj porusza, która została sfilmowana w wielu różnych wersjach, więc dlaczego nie? To jest ponadczasowa historia o miłości, chociaż nieszczęśliwej. Jeżeli chodzi o pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, które już nie są obowiązkowe, to ja bym się jednak troszkę jeszcze o nich pouczyła, przynajmniej z podręcznika, bo to jest przykład takiego barokowego, sarmackiego sposobu myślenia i mówienia. Bardzo szkoda niektórym maturzystom Konrada Wallenroda. Może nie jest to najłatwiejsze w czytaniu, bo to jest powieść poetycka, ma taką konstrukcję fragmentaryczną, ale sama historia człowieka, który musi się zmagać z zdradą, jakby nie było, kłamstwem, z porzuceniem ukochanej osoby po to, żeby ratować swoją ojczyznę, swój kraj i jak bardzo duże są w nim te rozterki także natury moralnej, to jest to dla mnie historia wyjątkowa. Więc jeżeli ktoś przeczytał tego Wallenroda, to niech nie żałuje. A jeżeli ktoś chce dodatkowo, to mimo, że nie ma tutaj w tym oficjalnym spisie obowiązkowych lektur, ja polecam. Ponadto, moi drodzy, wydaje mi się, że bardzo ciekawe są inne lektury, których już zupełnie nie ma, które usunięto. Usunięto na przykład katedrę Jacka Dukaja. No i tutaj moim zdaniem nie do końca jest to może dobrze, ale to jest, tak jak powiedziałam, moje zdanie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy w klasach czwartych ja tę katedrę przerabiałam, no to w rzeczywistości w wielu przypadkach była mowa o tym, że młodzież nie do końca rozumie treść tego opowiadania. Z drugiej zaś strony mamy bardzo ciekawy przykład, inspirujący przykład fantastyki, konwencji fantastycznej i jednocześnie utwór, który zadaje bardzo dużo pytań odnośnie tajemnicy istnienia. A jeżeli o mnie chodzi, to pewnie ci, którzy mnie oglądają już od wielu lat, to wiedzą, że ja w ogóle jestem team Lovecraft i wszystkie takie dziwne, powiedziałabym, historie fantastyczne, kosmiczne, to oczywiście jest moja pasja. Natomiast no, nie każdy może to lubić. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale gdybyście szukali książki, która zadaje pytania na temat tajemnic istnienia, na temat tego, czy nauka rzeczywiście jest w stanie wszystko nam wyjaśnić, czy naukowcy są w stanie dać odpowiedź na każdą wątpliwość, to katedra, której tutaj już nie mam w lekturach, moim zdaniem bardzo się do tego dobrze nadaje. Czy jest tutaj coś, czego ja bym na przykład nie chciała dla moich uczniów? A więc czy jest tutaj jakiś utwór, który uważam, że na poziomie podstawowym no nie powinien się znaleźć, bądź znalazł się niesłusznie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest wszystko bardzo, powiedziałabym, rozmyślnie zrobione w taki sposób, żebyście, moi drodzy, zrobili to, co jest w miarę dla Was jasne, nie stanowi jakichś komplikacji potrzebne i przekazuje istotne wartości. Ważne jednak jest, że tutaj w przypadku sytuacji lektur obowiązkowych, do których zdający może się odwołać w wypracowaniu już od roku 2029, też dodane są bajki Krasickiego, Pan Tadeusz i druga część Dziadów Mickiewicza, Zemsta, Fredry i Balladyna Słowackiego. Ponadto jest też taka bardzo ważna informacja, że w teście historyczno-literackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów, których tytuły wymieniono w podstawie programowej. To jest Bogu Rodzica,
Pieśń 9 i 5 z Jana Kochanowskiego, Treny 9, 10, 11, Krasicki Hymn do miłości ojczyzny, Oda do młodości Mickiewicza i Słowacki Testament mój, zawsze z podanym fragmentem utworu. Ale celowo czytam te tytuły, bo chociaż jestem tutaj już w tym spisie od roku 2029, to wydaje mi się, że to też jest taka wskazówka, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te utwory poetyckie, które warto zapamiętać, których warto się nauczyć. Zawsze coś z tego może być. Niektórzy z Was wysyłają do mnie wiadomości z pytaniem, a co Pani poleca poczytać jeszcze? I wydaje mi się, że ten odcinek, który dzisiaj Wam prezentuję, to jest taka właśnie odpowiedź na to pytanie. Co jeszcze przeczytać? Na co jeszcze zwrócić koniecznie uwagę? Ale przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli dostajecie taki prezent, jak okrojona bardzo mocno lista lektur obowiązkowych, to wiedzcie, że tak naprawdę chyba nic tutaj nie przychodzi za darmo i wydaje mi się, że trzeba będzie znać bardzo dobrze treść tych lektur obowiązkowych, że niektóre zadania rzeczywiście będą wnikać bardzo mocno w tę treść, więc już nie możemy tak ulgowo podchodzić do czytania tych, które macie do przeczytania w całości, bo jest ich bardzo, bardzo dużo mniej. O, tak troszeczkę gramatycznie niespójne to zdanie. Jest po prostu znacznie mniejsza liczba tych lektur, więc macie więcej czasu, żeby przyswoić te treści w sposób perfekcyjny. Ja oczywiście będę tutaj z Wami pracować na moim kanale i nie tylko. Po raz kolejny ponawiam zaproszenia na kursy specjalnie dla Was, które organizuję Wiedza z Wami. Są to specjalne 10-godzinne kursy poświęcone tematycznie poszczególnym elementom matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym, zwłaszcza pisaniu rozprawek. Wszystko na stronie wiedzazwami.com.pl. No i oczywiście zapraszam już na kolejny odcinek w przyszłą niedzielę. Do zobaczenia.